Witam w kolejnym filmie. Przychodzę z takim w zasadzie przedstawieniem wrażenia. Ciekawa jestem, jak to jest u Was. Czy też taka diametralnie inna aura, że tak powiem, zapachowa pojawia się w zależności od tego, czy używamy zapach na skórę, na ubrania, czy na przykład na włosy. I powiem szczerze, zauważyłam to już przy pewnym zapachu na zamówienie Jakuba Petrynki, jak pewien zapach niesamowicie jeszcze, tak powiem, zyskał czegoś, wrócił na włosach. Natomiast zapach tutaj Mandy Rosa Orlą, muszę przyznać, że niesamowite wrażenie na mnie zrobił właśnie wyrzutów na włosach, dlatego że na skórze usłyszałam tak bardzo, jak powiedziałam, intensywnie, orientalnie, przeprawowo, troszkę samotykenną. To pewnie może na 100% zasługa kminu. Natomiast auto na włosach pokazuje jakby na tle tego właśnie orientu, takiego bogatego, esencjonalnego. Jednak taki niuans, bardziej bym powiedziała, przestrzenno-kropowy, gdzie za bardzo nie chcę tego, że nie ma w tym zapachu. Wydaje się, że to zasługa siana, taki właśnie siel pojątkowości, być może też papierów. Oraz oprócz takiego motywu, bym powiedziała, tłunkowo-kropowego, przestrzennego, pojawił się na włosach inny taki motyw, wręcz taki papierowości, to już pewnie papierów typową. Także ogromne zaskoczenie, bo na skórze ten zapach tak bardziej esencjonalnie, gęsto, taki silny, zimowo, orientalnie, przyprawowo, kuchennie się układał, a na włosach jest taką aurę przestrzenną i taką bardzo dla mnie przyciągającą, tak powiem, zdobą. Wydaje mi się, że pożyczę na skórze również tej aury takiej światowej, papierowej, tak powiem, doświadczyłby, ale doświadczyłabym właśnie ze skóry, natomiast wydaje mi się, że jest takiej aurze mocno wiecznej, na powietrzu, właśnie z silnym wiatrem. Natomiast mam wrażenie, że jakby jest takie użycie, żeby przykładowo zastosowanie tego zapachu na przedramiona, ale właśnie w takim, że powiem, ujęciu jednak w aurze, kiedy jednak jest dosyć taki płaszcz tego wszystkiego, żeby ten zapach po prostu ze skóry mógł jakby tak bardziej pracować, ulatywać i na prostu przestrzenności na wietrze. Na rzecz tej nuty bardziej takiej przestrzenno-kwiatowo-jąkowo-papierowej, jakby przechodzi w taką fazę, z tej fazy właśnie takiej osiadającej, jednak orientalną przeprawowość. Tak jak mówiłam, zauważyłam też w tym zapachu laboratoryjnym na zamówienie. Miałam dwa zapachy i to jest kwestia pierwotna, w rekonstrukcji miodry. Dawała efekt takich lasów karmelowych, coś takiego opuszczu, czy coś takiego jak kiedyś taka leśna, nie osobione takie klimaty typu Cape Imaginary Outdoors. Natomiast na włosach jakby ta skóra bardzo szybko lasowała i było więcej takiego mroku, ciemnego lasu, a już ta faza w tej późniejszej wersji, czyli macie, które stale postawiła, czyli macie leśną ciemność, już na przykład typowo była podobna faza, potem była świeża, korzyczka, rabarber na tle mocno ponurego, pewnego, wytrawnego, dystansującego, ciemnego lasu. Większe różnice chyba zauważyłam w przypadku tego pierwszego, bo o dziwo właśnie w użyciu na włosach jakby ta faza karmelowych lasów z rekonstrukcji jodły ulatywała dużo szybciej niż ze skóry. Natomiast po tam powiedzmy ponad miesiącu ten zapach tak się przegryzł, że jakby w ogóle nabrał więcej głębi i jakby zatracił właśnie te aspekty bardziej takie karmelowo-słodkie. Natomiast wersja ta późniejsza to już jest tak typowo od A do Z moja, w sensie ponury, ciemny las. No nic, ja faktycznie w tych dwóch zapachach zauważyłam bardzo, bardzo duże różnice i takie właśnie wychwycenie pewnych niuansów, których na skórze jakby nie było. Typowo to potrzebne było takie właśnie zaaplikowanie na włosy. Może tylko, że włosy tak po prostu, tak jak nie wiem, czy na wietrze, generalnie się poruszają jakby szybciej, jakby ta faza takiej właśnie nuty, takiej bardziej przestrzennej daje znać o sobie jakby, a na skórze ten zapach po prostu tą taką bardziej upojną, gęstą osiada, a jakby na włosach te włosy się poruszają i jakby takie różne rzeczy jakby migotliwie wydobywały tak na przestrzeni, tak jakby może jakby człowiek tak nie wiem, nieruchomo miał te włosy, to by było może inaczej, ale te włosy się jednak trochę ruszają co chwilę i jakby
ta ciężkość, gęstość może jakby ulatuje. Chociaż mam wrażenie, że to orlo na włosach bardzo szybko ten motyw kwiatowy ukazało, gdzie jakby na skórze bardzo szybko się zamknęło w tej fazie takiej upojno-gęsto-orientalno-przeprawowej, kuchennej.